Nowy dzień, nowa drama. Cześć, witam was w nowym odcinku i nie, nie będzie to nowa drama, ale porozmawiamy sobie o bardzo popularnej youtuberce, która no... She got cancelled. Nie wiem, jaki jest odpowiednik wytłumaczenia tego po polsku, że po prostu kariera się skończyła. O dziewczynie, która była najbardziej popularną brytyjską youtuberką od milionera do zera. A mowa, jak widzicie już w tytule, o Zoeli. Na pewno większość z was, która ogląda youtuberów zagranicznych, kojarzy Zoelę. Jest to youtuberka, która w 2014 roku była po prostu na topie wszystkich social media. Ona wraz ze swoim chłopakiem Alfim i całą grupą znajomych, był tam Casper Lee, Louise Pentland, parę jeszcze innych, byli po prostu taką idealną grupą przyjaciół, którzy po prostu byli, no każda nastolatka i młoda dziewczyna chciała być jedną z nich. Chciała być po prostu osobą z takiego gangu przyjaciół. To była po prostu idealna grupa przyjaciół z idealnym życiem, wyglądający idealnie, jeżdżący na idealne wycieczki, mieszkający w idealnych mieszkaniach. Mieli wszystko, wszystko idealne. I słuchajcie, ja byłam jedną z widzek Zoeli. Oglądałam jej każdy film, w szczególności vlogi, ponieważ prowadzi ona dwa kanały. Jeden właśnie tylko dla vlogów i ten drugi taki makijażowy, kosmetyczny, ciuchy, hole, wiecie, te sprawy. Nie wiem, co jak ja, zauważyliście, że po prostu nie ma już tego boom na Zoelę. Jeszcze niedawno była w każdej gazecie, w każdych wiadomościach w internecie. Jej produkty były w Superdragu, w Bootsie, to są takie sklepy jak Rossmann, coś w tym stylu, tylko w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, jej produkty były wszędzie. Wszyscy chcieli mieć jej produkty. Ja miałam jej produkty do osoby, o której w ogóle się już nie słyszę. Dlaczego ta kariera potrafi po prostu nagle spaść, będąc stąd, no, od milionera do zera, mogłabym tak powiedzieć. Tu jest sukces całej grupy moim zdaniem, bo Zoella i brat i chłopak i wszyscy jakby nawzajem pomagali sobie zbudować tę reputację i tę niesamowitą karierę, jaką uzyskali. Jednak dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o Zoeli. I czym Zoella wyróżniła się od innych dziewczyn? Osobiście myślę, że to po prostu było szczęście, co się stało i jak jej kariera po prostu szła do góry. Jednak Zoella była idealną brytyjską młodą dziewczyną, bardzo ładną, która po prostu podzieliła się swoimi zakupami. To był jej główny content. Jeszcze jak zaczynała YouTube'a wiele, wiele lat temu, kiedy mieszkała z rodzicami i nagrywała po prostu u siebie w pokoju, pokazywała swoje zakupy z Primarka, Topshopu, no ze sklepów, z których inne dziewczyny też mogłyby kupować. Właśnie bardzo dużo było filmów, w których pokazywała ciuchy z Primarka i robi to do dzisiaj, więc ona nadal próbuje utrzymać ten cały image tego, że możemy się porównać do niej i być, i wiecie, i pomyśleć, ona jest taka sama jak my, a my jesteśmy taka sama jak ona. I słuchajcie, jej kanał zdobywał coraz większą popularność, zaprzyjaźniła się z Louise Pentland, która była również youtuberką, nadal jest youtuberką, potem zaprzyjaźnił się z Casper Lee, Marcus Butler, Zoeli brat też wziął się za vlogowanie. No i Zoella też w końcu poznała Alfie Days, który też był coraz bardziej rozpoznawanym youtuberem lifestyle'owym. I słuchajcie, zrobiła się po prostu taka idealna grupa przyjaciół, która nawzajem nabijała sobie wyświetlenia, ponieważ nawzajem nagrywała jej filmy na swoje kanały, przeważnie pokazujące w sumie własne życie, bo wszystkie relacje były pokazane. I mimo tego, że mają takie idealne życie, to nadal kupują rzeczy w Primarku, swoje pierwsze samochody i to wszystko jest takie, o, oni są tacy jak my, naprawdę, prawda? No i słuchajcie, im większa popularność, tym więcej zainteresowań firm takimi osobami. No jedną z takich już większych boom rzeczy, które stały się w karierze Zoe, czyli właśnie Zoelli, to było wydanie książki. Była to książka fikcyjna. Ona była wydawana chyba prawie w każdym kraju, w każdym języku. Niesamowicie duży sukces Zoella odniosła z tą książką, do której potem dopisała drugą i trzecią część, ale słuchajcie, z tym był skandal. Dlaczego był skandal? I tutaj właśnie zaczynamy falę skandali i tego, jak Zoella po prostu płynęła na dół wraz ze swoim kanałem. Ja pamiętam, jak oglądałam vlogi, w których Zoe pokazywała, że właśnie siedzi i pracuje nad książką, pisze, wymyśla te postaci i tak dalej, ale po jakimś czasie zaczęły pojawiać się plotki, że książka była napisana przez kogoś innego, kogo po prostu Zoella wynajęła z napisania tej książki, a ona tylko po prostu podpisała się pod tym, że jest to jej książka. Przepraszam, ale mamy gościa. To był ogromny skandal, nie za samo to, że książka była napisana przez kogoś innego, ale to, że Zoella nigdy nie przyznała się do tego, nie wypowiadała się na ten temat, tylko twierdziła, że książka w 100% jest właśnie napisana przez nią, a nie przez kogoś innego, kto był po prostu do tego wynajęty, a jej imię było po prostu użyte, aby to się sprzedało. W jakimś czasie Zoe się na ten temat wypowiedziała, mówiąc, że po prostu książka była napisana z pomocą danej osoby, a nie przez tę osobę, więc wydaje mi się, że dodało jeszcze więcej paliwa do ognia. Niedługo potem wybuchł kolejny skandal z Hello World. Hello World to miało być takie zdarzenie, gdzie widzowie, youtuberzy mogli się nawzajem poznać. Bilety kosztowały 100 funtów za osobę,
a dzięki temu mogliście wejść sobie na ten event, spotkać się z youtuberami, którzy sobie po prostu chodzili, zrobić sobie zdjęcie, porozmawiać, były różne tam atrakcje. No ale skandal wybuchł dlatego, że wszyscy oczekiwali, że będzie duży meet and greet właśnie z Zoellą, po czym okazało się, że nie było za dużej możliwości spotkania się z nią, no i wielu fanów było bardzo zawiedzionych, a Zoe odpowiedź na to była tylko taka, że zrobiła zdjęcia i rozmawiała z jak największą ilością osób, z jaką mogła. I to w sumie tyle, sprawa została zamknięta, jednak wszyscy widzowie, fani, no wiadomo, setki, tysiące, miliony osób były bardzo zawiedzione tą sytuacją, ponieważ wiele osób płaciło te 100 funtów tylko po to właśnie, żeby ją zobaczyć i nie mieli w ogóle nawet takiej możliwości. Zoe zmaga się z anxiety, czyli z takimi lękami przed dużą ilością osób, sytuacjami stresującymi, stresują ją też loty, więc może dlatego nie było jej tak dużo na tym evencie, bo było dużo osób i ją to przytłoczyło i miała właśnie taki atak paniki, ale to tylko ja tutaj sobie dodaję, no bo nie wiadomo jaka była prawda, dlaczego nie dała ona siebie 100%, aby poznać jak największą ilość osób, która zrobiła wszystko i zapłaciła tak duże pieniądze, żeby właśnie ją zobaczyć. No i słuchajcie, wydawałoby się, że właśnie od kiedy te wszystkie skandale zaczęły się rozpowszechniać w internecie, a mamy do czynienia tutaj z tak słodką i prawdziwą osobą, która była idolką dla wielu, wielu dziewczyn, jak i chłopaków, no to widzowie, którzy wierzyli w to, że ona jest prawdziwa, zaczęli po prostu powolutku odchodzić, ale zaczęła tracić swoich widzów. I już taką wisienką na torcie był rok 2017, w którym wydała ona swój kalendarz adwentowy. Zoella już wcześniej miała linię kosmetyczną, taką z rzeczami do kąpieli, do rąk, kremy, te sprawy. I odniosło to w sumie taki okej sukces, ludzie kupowali, było to po prostu wielkie takie, wiecie, boom na to. No i w 2017, tuż przed świętami, Zoella i firma Zoella Beauty wypuścili kalendarz adwentowy. Dlaczego było to takim wielkim skandalem? Kalendarz kosztował 50 funtów, a jego zawartość mogła ich wynieść najwięcej 5. Więc ludzie, którzy kupowali te kalendarze, rozpakowywali je wszystkie naraz i znajdowali tam rzeczy, które po prostu nie były warte tych pieniędzy. Pomiędzy innymi w jednym okienku był długopis, w drugim malutki notatnik, w jednym była po prostu taka jedna maciupeńka świeczka z jej firmy, a w jeszcze innym chyba trochę brokatu i naklejek. Była też takie do wycinania ciastek. Wszyscy wiedzieli, że te produkty nie są warte dużo, a tym bardziej nie 50 funtów za 12 okienek. Bo ważne jest, żeby dodać, że to nawet nie było już 24 okienek, to było 12 okienek z bardzo kiepskimi rzeczami w środku za 50 funtów. Słuchajcie, im więcej osób nagrywało o tym filmie, pokazywało to na swoich social media, no to tym więcej hejtu spływało na Zoellę. W końcu po jakimś czasie zdecydowała ona się na wytłumaczenie całej sytuacji w jednym z swoich vlogów, gdzie powiedziała, że uwielbia swój produkt, że cena będzie teraz zmieniona. Była zmieniona na 25 funtów, czyli połowę dokładnie, a ludzie i tak nie byli zadowoleni, po prostu stwierdzili, że to już było takie, jakby to powiedzieć, na odwal się zrobiony ten produkt. Nie byli zadowoleni, stwierdzili, że Zoella straciła swoją autentyczność i że zależy jej tylko i wyłącznie na pieniądzach. No i właśnie wracając z tego, jak Zoella się tłumaczyła, to po prostu tłumaczyła się, że ona uwielbia produkt i jeżeli chodzi o cenę, mimo tego, że ona próbuje się zaangażować w każdy aspekt tworzenia produktu, no to jednak są osoby, które decydują, jeżeli chodzi o cenę, gdzie to ma być sprzedawane i tyle. Ale przecież ona chyba też musiała to wszystko zaakceptować, prawda? Był jeszcze jeden skandal, o którym ja się dopiero niedawno dowiedziałam, a jest to już dosyć stara sprawa. Był to vlog, który po prostu obszedł wszystkie internetowe ploteczki i plotunie, ponieważ Zoella prowadziła samochód i jednocześnie mówiła do kamery. I tutaj poleciało bardzo dużo hejtu, że mogła ona kogoś zabić, ponieważ bardziej była zainteresowana kamerą i mówieniem do kamery niż drogą i prowadzeniem. Nawet policja, z tego co wiem, napisała, że to było bardzo niebezpieczne i mogłaby ona kogoś zabić, bo wystarczyłoby, by ktoś po prostu wybiegł na drogę, skręcił, ona akurat patrzyła w kamerę, nie w drogę i skończyłoby się to tragicznie. Więc to była też wielka afera. Wiadomo też, że będąc razem z drugim youtuberem, Alfie Days, jest to chłopak, który jest tak samo długo jak ona na YouTubie, więc oni tworzyli tę idealną parę. Też władował się w niezły skandal, ponieważ zrobił on film challenge, w którym mówił, że spróbuje przeżyć za 1 funta dziennie, biorąc pod uwagę swoje jedzenie i picie. I wiele osób odebrało to w bardzo zły sposób, ponieważ uważali, że on się naśmiewa z osób, które są w takiej sytuacji naprawdę, że nie mają tych pieniędzy, że mają naprawdę tylko funta, żeby przeżyć, a on siedzi w domu za parę milionów z 5 samochodami, idealnym życiem, wiecie, ile on ma lat? 20 parę i robi taki filmik, który po prostu wydaje mu się śmieszny,
a tak naprawdę jest to tragiczna rzeczywistość innych osób. Jeżeli chodzi tu o moje zdanie, to dostał on naprawdę dużo, to naprawdę było bardzo dużo hejtu na niego, jeżeli chodzi o ten materiał. Jednak ja widziałam ten materiał już u innych youtuberów. Nie było tylko u niego, jest dużo, dużo innych osób, które zrobiły to samo i było to takie bardziej dla rozrywki. I faktycznie można spojrzeć na to tak, że inni ludzie tak żyją i nie mają tych pieniędzy, ale z drugiej strony, czy on zasłużył na tyle hejtu, ile dostał, kiedy te inne osoby, też popularni youtuberzy robili takie filmy, ale nie było aż tyle hejtu. Ale dlaczego tu o tym mówię? Dlatego, że przez to, że właśnie on popełnił taki błąd, twierdząc, że taki film będzie odpowiedni na jego kanale, to też ten hejt przechodzi na Zoe, no bo ona jest z nim, więc jak ona zrobi coś źle, to idzie na niego, a jak on zrobi coś źle, no to wiecie, są parą, to jakoś tam mają często też bardzo tych samych widzów, więc wiecie, ktoś odsubskrybuje od Alfiego, to automatycznie też od Zoe. Podsumowując, zdarzyło się parę skandali, ale czytałam też wiele komentarzy pod wieloma filmami właśnie na ten temat, dlaczego Zoella się skończyła, dlaczego jej kariera umarła, mimo tego, że w zeszłe święta ona powróciła z serią Vlogmas, ale z tego co widziałam, to wiele osób jej nie oglądało w porównaniu do tego, co kiedyś oglądało. Ja sama zauważyłam, że nie jestem już tak bardzo zainteresowana tym wszystkim. No ale czytając komentarze na właśnie różnych portalach, na innych filmach na YouTubie na ten temat, wiele osób mówi, że po prostu widownia Zoelli dorosła, tak samo jak ona, ale to, co ona pokazuje w filmach, nie dorosło jakby razem z nią, więc my jako widzowie nie mamy już 12 lat, mamy już po 20 ileś, po 26, 7, 8 lat, a jej treści są takie same i nie dociera już do nas to na tej samej zasadzie, gdy oglądamy drugą 15-latkę i sobie myślimy, Boże, ona jest taka sama jak ja, też kupuję te tanie rzeczy, niż teraz, jak oglądamy dziewczynę, która teoretycznie jest milionerką, więc są to już totalnie dwa inne światy, jej publiczność wyrosła, jej filmy są takie same jak były kiedyś i nie są już chyba na tyle modne i po prostu wypaliła się. I na pewno te skandale nie pomogły, ponieważ pokazały one, może to nie było takiego zamiaru, ale ukazały one trochę, że właśnie to wszystko to jest biznes i nie jest już to coś, co ona tak uwielbiała robić. Jeżeli jesteście zainteresowani, jestem ciekawa, czy wy znacie Zoellę, co o niej myślicie i o tym wszystkim. Powiem wam, że to, że Zoella jakby zakończyła trochę swoją karierę YouTube'ową, to nie znaczy, że musiała się wyprowadzić i sprzedać swój paromilionowy dom i mieszkać znowu z mamą i tatą. Zoella tak naprawdę ma parę firm, o wielu z nich nawet nie mówi głośno i bardzo chętnie bym zrobiła o tym odcinek, bo widzę wiele komentarzy, gdzie ludzie mówią, o, youtuber to się skończy i co dalej, ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że niektórzy są dosyć mądrzy i pieniądze, które zarabiają z social media, potrafią włożyć coś innego. Właśnie w razie tego, gdyby coś się stało z tym YouTube'em, to oni i tak mają tutaj drugą ścieżkę i Zoella ma ich parę, więc jeżeli chcielibyście wiedzieć o jej innych biznesach prócz YouTube'a, prócz tego, prócz firmy Beauty, która już się zakończyła, to koniecznie dajcie znać, chętnie zrobię o tym oddzielny odcinek. Mam nadzieję, że mimo iż to nie była drama, to zainteresował was ten odcinek i zrobiłabym może więcej odcinków tego typu właśnie o youtuberach, którzy troszkę się wypalili, zmienili. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Dajcie koniecznie duże kciuki w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robiliście, że ten guzik jest nadal czerwony, to klikajcie. Nie chcemy, żeby był czerwony, chcemy, żeby był szary. Dziękuję. No, dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.